Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej Centrum Życia i Rodziny, konferencji pod tytułem ZHP Zagrożone Wartości. Zaczynają się właśnie ferie, czy trwają już w kilku województwach polskich ferie zimowe. Kilkadziesiąt tysięcy polskich dzieci korzysta z wypoczynku organizowanego przez ZHP. Czy jednak są to na pewno bezpieczne ferie, jak głosi komunikat władz głównych ZHP? W tym celu zaprosiliśmy prezesa Centrum Życia i Rodziny pana Pawła Kwaśniaka, eksperta Koalicji dla Rodziny pana Grzegorza Strzemeckiego, eksperta Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris panią Martę Kowalczyk. Bardzo proszę pana prezesa o zabranie głosu. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na konferencji w siedzibie Centrum Życia i Rodziny. Tak jak już zostało powiedziane, konferencja dotyczy Związku Harcerstwa Polskiego, a właściwie działań wychowawczych, chociaż moglibyśmy powiedzieć o działaniach antywychowawczych czy kontrwychowawczych promowanych przez władze Związku. Od kilku miesięcy prowadzimy kampanię pod nazwą Tęczowe ZHP. Kampanię mającą na celu zbiórkę jak największej liczby podpisów pod petycją, mającą skłonić władze Związku Harcerstwa Polskiego do odstąpienia od działań mających charakter deprawacyjny wobec dzieci i młodzieży skupionych w Związku Harcerstwa Polskiego. Bo publikacje wydawane przez ZHP, jak również działania szkoleniowe podejmowane przez ZHP budzą głęboki niepokój. Są tam zawarte treści chwalące, można powiedzieć nawet zachęcające do eksperymentowania z własną seksualnością w kierunku homoseksualizmu. Są tam proponowane zajęcia, które mają na celu zacieranie różnic pomiędzy płciami. Jako Centrum Życia i Rodziny, powołane do tego, żeby chronić rodzinę, chronić wartość małżeństwa, chronić wartość rodzicielstwa i jednocześnie działać na rzecz młodzieży, aby przygotowywać się do odpowiedzialnego podejmowania w przyszłości roli żony i męża, matki i ojca, zdecydowaliśmy się podjąć działania mające na celu właśnie skłonienie władz ZHP do odstąpienia od tak niebezpiecznych działań, o których powiedziałem wcześniej. Również 31 października zeszłego roku złożyliśmy pismo, list otwarty kierowany do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, który jest protektorem ruchu harcerskiego w Polsce, o wpłynięcie na władze ZHP, aby zaniechały, aby odstąpiły od swoich niebezpiecznych poczynań. Już ponad 16 tysięcy podpisów zostało zebranych pod petycją do władz ZHP. Jednak działania ze strony ZHP, czy też odpowiedź na te nasze podejmowane przez nas działania są zdecydowanie niewystarczające. Jedynie dwie publikacje bardzo, bardzo niebezpieczne i nafaszerowane niebezpiecznymi pro-homoseksualnymi treściami zostały zdjęte ze stron internetowych Związku. To jest zdecydowanie za mało. Dlatego dzisiaj kolejna odsłona naszych działań. Bardzo się cieszę, że możemy gościć w Centrum Życia i Rodziny ekspertów Koalicji na Rzecz Rodziny i Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, abyśmy mogli przedstawić Państwu też pewne merytoryczne, pogłębione uzasadnienie tego, że trzeba wspólnie działać, że musimy się mobilizować jako rodzice, jako wychowawcy, jako działacze na rzecz rodziny, aby to wielkie dobro narodowe, jakim jest harcerstwo, uchronić przed indoktrynacją grup i środowisk LGBT. Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich internautów, którzy oglądają nas na żywo. Witam przedstawicieli mediów. Bardzo dziękuję panie prezesie. O zabranie głosu poproszę
pana Grzegorza Strzemeckiego, eksperta Koalicji dla Rodziny. Bardzo proszę. Koalicja Obywatelska dla Rodziny, którą mam zaszczyt reprezentować, zrzesza ponad 40 organizacji rodzin, rodziców i wychowawców. Od kilku lat dużą uwagę poświęcamy kwestiom rewolucji kontrkulturowej czy antykulturowej, która no, dąży do przemiany naszego społeczeństwa i niestety widzimy, że ZHP staje się częścią tej rewolucji. Także z najwyższym niepokojem śledzimy te zmiany w ZHP, w związku z tym nasza koalicja pozwoliła sobie wystosować list do władz ZHP, zadając tym władzom szereg pytań zasadniczej natury, właśnie ze względu na te w najwyższym stopniu niepokojące działania ZHP. Zwracam uwagę, może najpierw powiem, to jest list otwarty w sprawie wzorców wychowawczych ZHP. I pozwolę sobie odczytać oświadczenie w imieniu naszej koalicji. To jest oświadczenie Rady Koalicji Obywatelskiej dla Rodziny w sprawie listu otwartego na temat wzorców wychowawczych ZHP. Rada Koalicji Obywatelskiej dla Rodziny wraz z szeregiem innych organizacji i środowisk skierowała do pani harcmistrz Anny Nowosad, naczelniczki ZHP, pytanie o to, jaki wzorzec wychowawczy obowiązuje obecnie w ZHP. Czy małżeństwo i rodzina są nadal dla ZHP wartością obecną w wychowaniu dzieci i młodzieży? I czy w związku z tym nadal obowiązuje prorodzinny model wychowania? Czy też ZHP od tego wzorca odchodzi i w jego miejsce przyjmuje wzorce promowane przez środowisko LGBTQ? Czy ZHP chce jako ideał przedstawiać wolność od opresji normatywnej, czyli mówiąc zwyczajnym językiem, wyzbycie się z wszelkich zahamowań odnośnie płci i liczby partnerów seksualnych? Czy ZHP chce ukazywać jako wartość i promować liczne, niezobowiązujące kontakty seksualne z wieloma osobami dowolnej płci, bo tak wyraża się tożsamość i styl życia osób LGBTQ, jak same to opisują w najbardziej autorytatywnych publikacjach? Te pytania, z którymi Rada Koalicji Obywatelskiej dla Rodziny zwraca się do ZHP, biorą się z szeregu faktów wskazujących na promocję tożsamości, obyczajowości i ideologii LGBTQ. Mianowicie, wprowadzenie materiału formacyjnego Tężnia Ducha, w którym jest mowa o pełnieniu funkcji wychowawczych ZHP przez osoby publicznie deklarujące się, także wobec wychowanków, jako biseksualne, czyli uprawiające seks z mężczyznami i kobietami. Wywiad Heleny Gill, instruktorki ZHP w czasopiśmie Vogue, w którym publicznie deklaruje łączenie ideałów ZHP i LGBTQ oraz swój biseksualizm. Film Ognisko, promujący zachowania homoseksualne, wyświetlony podczas szkolenia dla instruktorów ZHP pod tytułem, do tytułu szkolenia, Każdy inny, wszyscy równi, homoseksualizm w pracy wychowawczej. To się odbyło w Łodzi w 2017 roku. Udział przedstawicieli ZHP w paradach LGBTQ i innych wydarzeniach propagujących obyczajowość i ideologię LGBTQ oraz zapraszanie promotorów tej obyczajowości i ideologii na zjazdy i zloty ZHP. Przypominamy, że rodzice, którzy powierzają swoje dzieci ZHP, mają prawo, poświadczone przez Konstytucję RP, usłyszeć publiczną i jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Również całe społeczeństwo, które obdarza ZHP dużym kapitałem społecznego zaufania i wspiera środkami publicznymi jego działalność, ma prawo usłyszeć publiczną i jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Tyle nasze oświadczenie. Od siebie chciałbym dodać, że nasza koalicja, jak powiedziałem, zrzesza ponad 40 organizacji z całej Polski, od Trójmiasta przez Lublin, Kraków, Śląsk, Poznań, Łódź, Warszawę. I to pytanie zadajemy w imieniu, myślę, nie tylko naszej koalicji, ale wielu polskich rodziców, zwłaszcza tych rodziców, którzy mają dzieci, czy powierzają swoje dzieci opiece ZHP, ponieważ to im przede wszystkim należy się wyjaśnienie i jasna, jednoznaczna odpowiedź, jakie wzorce ZHP będzie promować. Ponieważ z naszej wiedzy
I ta wiedza jest zawarta także w tym liście, ponieważ w tym liście zawarliśmy cały szereg informacji, dokumentów, cytatów, które pokazują, czym jest ideologia, tożsamość, obyczajowość LGBTQ i to według własnego opisu tych środowisk, więc nie da się pogodzić tej tożsamości, obyczajowości, ideologii z ideałami i wzorcami dotychczas obowiązującymi ZHP, tymi wzorcami, które od zawsze były esencją ruchu harcerskiego. Tak jak powiedziałem, ponieważ oznacza to tak naprawdę drastyczny zwrot w kierunku działań ZHP, jeśli taki zwrot ma się dokonać, ZHP jest winne jasno powiedzieć to wszystkim rodzicom, zwłaszcza rodzicom dzieci, którzy ZHP powierzają swoje dzieci. I te pytania zadajemy, oczekujemy odpowiedzi do nas, ale także do wszystkich innych polskich rodziców. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panie Grzegorzu. O zabranie głosu poproszę panią Martę Kowalczyk, eksperta Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w ostatnich latach działalność Związku Harcerstwa Polskiego budzi coraz większe kontrowersje, o czym alarmowało już m.in. Centrum Życia i Rodziny. Powstał na ten temat również raport Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Jednocześnie wielu rodziców nie chce, aby ich dzieci uczestniczyły w takich warsztatach, wydarzeniach czy spotkaniach, czy innych formach aktywności, które są sprzeczne z wyznawanymi przez nich wartościami. Mimo to wiele osób nadal docenia tradycję harcerską oraz te specjalne umiejętności, których można się dzięki niemu nauczyć. Dlatego też Instytut Ordo Iuris przygotował specjalne oświadczenie wychowawcze, których wzór można pobrać z naszej strony. Oświadczenia te skierowane są do rodziców, których dzieci są harcerzami w ZHP. Składając takie oświadczenie, rodzic jednocześnie podtrzymuje zgodę na uczestnictwo dziecka w działaniach ZHP, ale też odmawia jego udziału w zbiórkach, zajęciach, spotkaniach, szkoleniach i projekcjach filmu lub narażania go lub wystawiania w inny sposób na odbiór treści w jakikolwiek sposób, w całości lub częściowo odnoszących się do płci kulturowej lub społecznej, tożsamości płciowej, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w odniesieniu do płci i seksualności, afirmowania stylu życia, subkultur i grup definiujących się w oparciu o takie pojęcia jak tożsamość seksualna lub tożsamość płciowa. Jednocześnie udział dziecka w takich zajęciach wymaga każdorazowej odrębnej zgody wyrażonej pisemnie i należy przedtem przedstawić wyczerpujące informacje na temat tych zajęć wraz ze szczegółowym programem opisem przekazywanych treści. Oznacza to, że oświadczenie reguluje dwie kwestie. To jest co do zasady ma zapobiegać udziału dziecka w takich zajęciach, a z drugiej strony pozostawia taką możliwość, ale tylko za zgodą rodzica i przed uprzednim przedstawieniem pełnego planu aktywności. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu możemy uniknąć sytuacji, kiedy niekiedy bardzo piękne hasła, takie jak szerzenie tolerancji, pod tymi hasłami przedstawiane są treści naładowane ideologicznie. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na podstawy prawne. To jest już konstytucja, gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dziecka w zgodzie z własnymi przekonaniami. Zapewnia również rodzicom prawo do wychowania i nauczania moralnego i religijnego swoich dzieci zgodnie z przekonaniami. Warto zwrócić uwagę na statut ZHP, gdzie w paragrafie 4, ustęp 4, mowa jest o współdziałaniu z rodzicami i wspieraniu ich w wychowaniu dzieci i młodzieży, a także zgodnie z punktem 31, podpunkt 1 litera i, gdzie w instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego drużynowy odpowiada za współpracę z rodzicami. I warto w tym momencie przywołać również inny punkt statutu w paragrafie 3, ustęp 3, gdzie podstawą wychowania w ZHP są normy moralne wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etnicznych wartości chrześcijaństwa. Oświadczenie zawiera również informacje o konsekwencjach, jakie mogą płynąć z jego naruszenia. Mowa tutaj głównie o wycofaniu zgody udziału dziecka w ZHP, ale również może to być przedmiotem podjęcia kroków prawnych z racji naruszenia praw przysługujących rodzicom. Naruszenie to może skutkować zawiadomieniem właściwych organów administracyjnych i podjęciem drogi sądowej. Możliwe jest również dochodzenie ochrony swoich dóbr osobistych w procesie cywilnym na podstawie kodeksu cywilnego, czyli naruszenia więzi rodzinnej i prawa do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I jak mówiłam, takie oświadczenia, rodzicielskie oświadczenia wychowawcze i wzory są dostępne na stronie Instytutu Ordo Iuris. Bardzo dziękujemy pani Marto. Szanowni Państwo, usłyszeliśmy dzisiaj bardzo poważne zarzuty skierowane do władz ZHP ze strony ekspertów wychowawczych, ekspertów rodzicielskich zrzeszonych w Koalicji dla Rodziny
I są to pytania, na które władze ZHP muszą odpowiedzieć, aby zachować wiarygodność. Słyszeli także Państwo o szerokiej akcji prowadzonej przez Centrum Życia i Rodziny na stronie www.tęczowezhp.pl. Jest petycja, pod którą Państwo mogą się podpisać, mogą się Państwo aktywnie włączyć w protest przeciwko skandalicznym działaniom władz ZHP. A także usłyszeliśmy o ochronie prawnej, o pomocy prawnej, którą świadczy Instytut Ordo Iuris, o oświadczeniu rodzicielskim, które mogą Państwo złożyć drużynowej, protestując przeciwko przekazywaniu tak skandalicznych treści Waszym Państwa dzieciom. Władze ZHP w czasie jednego z programów telewizyjnych, w których wzięły udział, złożyły deklarację wobec przedstawianych treści, które propagowane są w tym ruchu, że zajmą się sprawą. Minęło już niemal pół roku od tego wydarzenia. Nie ma żadnych znaczących reakcji ze strony władz ZHP, więc wobec stanowiska ekspertów, wobec tak poważnych zarzutów ekspertów, przypominamy władzom ZHP, że na słowie harcerza polega jak na zawiszy. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę, teraz jest możliwość, jeżeli ktoś z obecnych Państwa chce złożyć pytanie, to bardzo proszę. Dobrze. Bardzo dziękujemy w takim razie i zapraszamy do śledzenia naszych działań na portalach społecznościowych oraz na stronie www.cirk.org. Bardzo Państwu dziękujemy raz jeszcze. Do widzenia.